Witam wszystkich, który zwabił tytuł filmu. Mam na imię Tomasz. Od połowy lat 80. XX wieku używam magnetofonów. Najpierw szpulowy ZK-146 stereo, ZK-120, a później różne kaseciaki. No, zaczęło się od łotewskiej radiotechniki, chyba MP7301, a potem kupiłem japoński Sony TCK-22, który niestety wymieniłem na TCK-390, bo ten drugi miał mechanizm bez klawiszy. Miałem swego czasu epizod pracy w serwisie RTV i naprawiłem sporo polskich magnetofonów, zarówno kasetowych, jak i szpulowych. Obecnie posiadam magnetofony kasetowe firmy Technics RS-BX701, Sony TCK-570, Philips FC-930, Kenwood KX-600, którego widzieliście niedawno na kanale, szpulowe ZK-146 stereo, Sony TC-280, Hitachi TRQ-730D i UR-4400 stereo. Ten ostatni to jest FM Element, to jest magnetofon reporterski, używany także w studiach telewizyjnych i na planie filmu czasami się zdarzało. Oprócz tego mam kilka radiomagnetofonów w urządzeniach combo. Mam więc na czym testować bohaterów odcinka. Oczywiście nie użyję tych wszystkich urządzeń, wybiorę najlepszy dek, który mam, ale skupię się bardziej na kasetach. O kasetach zagranicznych już Wam opowiadałem w filmie Subiektywny test taśm. Poza tym u mnie na kanale znajdziesz filmy z testami, historię tego nośnika. Omawiam też działanie magnetofonów dosyć szczegółowo. Moim zdaniem jest to naprawdę udane medium, gdzie zwalczono mnóstwo przeciwności. Chodzi mi o kasety. Dziś postanowiłem zająć się rodzimą produkcją. Kupiłem nawet kilka kaset do testów. Nie są one nowe, więc nie spodziewam się rewelacji. Mam do porównania także ostatnią produkcję Stylonu, ale już nie pod Unitrą. Jest to Stylon Magnetix. Nie będziemy się zajmować szpulami, a może przy okazji naprawię jakiegoś szpulowca. I tak materiały poglądowe do tego filmu kosztowały za dużo. Zgromadziłem materiały, które niestety wydłużą trochę film, ale nie chciałem niczego pomijać. W Polsce kasety produkowały tylko dwie firmy, to powtórzę później cytując fragment książki, no ale zobaczmy, co nam donosi internet. Były to gorzowskie zakłady włókien sztucznych Stylon w Gorzowie Wielkopolskim i zakłady chemiczne Chemitex Wiskort w Szczecinie. Inne produkty były jedynie konfekcjonowane w Polsce. Znalazłem ciekawą wypowiedź, którą możecie teraz przeczytać na ekranie. Wynika z niej, że w Polsce było tylko dwóch producentów kaset, reszta je konfekcjonowała. Potwierdza to też książka Kasety magnetofonowe i magnetowidowe Barbary Iwanickiej i Edmunda Koprowskiego. Firm konfekcjonujących kasety z Bell kupowanych za granicą nie będę prezentował. Pokażę Wam badania kaset przeprowadzone przez Radioelektronika i tabele ze wspomnianej książki. Czy rzeczywiście Stylon zasługuje na tak negatywne opinie? Jaka jest historia Stylonu? Zakłady włókien chemicznych Stylon SA w Gorzowie Wielkopolskim, czyli ZWH Stylon SA, to fabryka z Gorzowa Wielkopolskiego produkująca włókna poliamidowe, która powstała w 1951 roku. Początkowo produkowała jedwab włókienniczy, kojarzona głównie z produkcją taśm magnetofonowych, a także dyskietek komputerowych 5¼ cala oraz taśm wizyjnych. Pod koniec lat 80. ZWH Stylon był przedsiębiorstwem wielozakładowym, zatrudniającym ponad 7,5 tysiąca osób. Obecnie produkuje sztuczne włókna i zatrudnia 500 osób. Natomiast Wiskort, spółka akcyjna, wcześniej zakłady chemiczne Chemitex Wiskort w Szczecinie, to upadłe przedsiębiorstwo chemiczne usytuowane w dzielnicy Żydowice Szczecina. To fabryka włókien sztucznych. Zakład produkował włókna wiskozowe, jedwab wiskozowy, włókna polipropylenowe oraz kasety magnetofonowe. Podobnie jak Stylon, po wojnie został oddany nam przez Sowietów zupełnie ograbiony z maszyn. W 1976 roku rozpoczęto produkcję kaset magnetofonowych C60 i C90, ale o gorszej jakości niż Stylonowe. Jakość ta z czasem się nieco poprawiła. W 1994 roku przeprowadzono prywatyzację, a w późniejszych latach zakład chylił się ku upadłości, którą ogłoszono w roku 2000. Cechą charakterystyczną zakładu Wiskort jest ogromny komin, który był źródłem szkodliwych wyziewów, no mówiąc po prostu smrodu. Ma 250 metrów wysokości i jest dziś używany jako maszt antenowy. Tyle historia.
W latach 90. miałem sympatię w Kostrzynie Odrzeńskim i jej matka opowiadała mi o produkcji kaset w Stylonie. Niewiele pamiętam z tych opowieści, bo sympatia była ciekawsza niż Stylon, ale opowieści te potwierdzają informacje znalezione w sieci i w książce pani Barbary. Używałem wielu szpul produkcji Stylonu i na ich jakość w latach 80. nie można było narzekać. Dziś jest trochę inaczej, bowiem te taśmy są podatne na obsypywanie proszku magnetycznego, podobnie jak taśmy licencjonodawcy. Wiecie, ile kosztowała szpula Stylonu AN25 540 metrów w latach 80? Odpowiednik dzisiejszych 100 zł. A ile kosztuje szpula z aktualnej produkcji RTM? Od 200 do 300 zł. Tak, dzisiaj produkuje się taśmy do szpul według receptury LPR35 BASF. Oczywiście stare taśmy Stylonu nie są warte więcej jak 5 zł za sztukę, a kasety to złotówkę, bo upływ czasu obnażył ich wady, jak słabe przeleganie lakieru magnetycznego do nośnika. Ja kupiłem kasety Stylon jedynie do odcinka i zapłaciłem za każdą o 9 zł za dużo. Zanim zajmiemy się testem z radioelektronika, opowiem Wam znowu jakąś historię z mojego życia. W latach 90. pracowałem w zakładzie, który chyba nazywał się Włókniarz. Nie pytajcie mnie, w którym roku, bo nie pamiętam. Musiałbym po prostu sprawdzić świadectwo pracy. Ale wiem, że pracowałem tam 15 miesięcy za niewdzięczną stawkę około 400 zł na miesiąc. Produkowaliśmy tam watę higieniczną na włóknie wiskozowym, czyli jedwabiu włókienniczym z wiskordu lub stylonu i podpaski higieniczne na maszynie, którą sprowadziliśmy z Łodzi. To było dla mnie wyzwanie rozmontować elektrycznie tę maszynę, oznaczyć sobie wiązki przewodów i elementów wykonawczych i czujników, a po transporcie maszynerii do naszej spółdzielni produkcyjnej zmontować ją w dawnej tkalni, a nie było żadnej dokumentacji. Mimo to podpasiarka ruszyła od pierwszego włączenia, a ja musiałem zmodyfikować jej automatykę, żeby była wydajniejsza i bardziej ekonomiczna. To była moja pierwsza przygoda z poprawianiem projektantów automatyki. Druga związana była z wizytą w Wiskordzie. Niestety wtedy już ta fabryka chyliła się ku upadkowi, ale udało się uzyskać niezbędne informacje o surowcu, który u nich kupowaliśmy i ulepszyć produkcję waty. No i trochę pozwiedzać zakład, powdychać tych okropnych zapachów. Zawód automatyka jest naprawdę niewdzięczny. Szefowie oczekują cudów przy nikłym wkładzie finansowym. Innej beczki. Jeśli w waszym zakładzie automatyk siedzi w kanciapie, to powinniście być zadowoleni, a zwłaszcza szefowie zakładu, bo wszystko działa. Nie oznacza, że jest niepotrzebny. Ja na przykład w wolnych chwilach naprawiałem elementy automatyki i sterowniki takie jak na przykład falowniki. Jeśli automatyka w warsztacie nie ma, to jest to właśnie powód do niezadowolenia, bo coś się zepsuło. A jeśli produkcja stoi, to szybkość pracy automatyka może mieć wpływ na wasze premie. No ale to jest tylko dygresja. Podejmowałem się w swoim życiu ciekawej pracy i z racji właśnie takiej pracy zwiedziłem mnóstwo zakładów w Polsce, jak na przykład Odlewnia w Drawskim Młynie, Odlewnia w Kuźni Raciborskiej, Fabryka Philipsa w Pile, Zakłady Azotowe Puławy, Rafineria w Płocku, nawet stałem na szczycie tej maszyny rafinującej, Toyota w Wałbrzychu, no i podobne takie zakłady. No i nie chodziłem tylko po biurach, byłem normalnie w hali fabrycznej, oglądałem produkcję, rozmawiałem z pracownikami. Stąd też tyle opowiadam. No dobra, ale zostawmy już historię z mojego życia. Zajmijmy się tym testem. Mamy tutaj artykuł pana magistra Albina Dłużniewskiego o taśmach i kasetach Z2H Stylon. Pokażę wam tę tabelę w formie skanu. Z przedstawionych danych wynika, że taniej jest korzystać z taśm szpulowych niż z kaset. Jeszcze jedna ciekawa informacja. Zakłady Stylon dostarczyły w 1987 roku na rynek krajowy tylko 10% ilości taśm dostarczonych w 1985 roku. Artykuł Kasety Ferrum Forte z radioelektronika, który skserowałem tutaj, napisany przez magistra Albina Dłużniewskiego i magistra Jana Kuberę, jest opracowaniem o taśmach Ferrum Forte. Możecie czytać z ekranu, ja tylko Wam fragmenty zacytuję, ponieważ omówienie tych punktów pracy i tych wielkości, co są wyszczególnione pogrubieniem, będzie nam potrzebne przy omawianiu wykresu. Prąd podkładu i punkt pracy. Prąd podkładu jest to prąd wielkiej, ponadakustycznej częstotliwości płynący w głowicy zapisującej. Częstotliwość tego prądu w magnetofonach kasetowych wynosi od 60 do 120 Hz. Punkt pracy jest taka wartość prądu podkładu, przy której właściwości elektroakustyczne taśmy są optymalne. I w zakładach chemicznych Chemitextilon stosuje się następujący sposób wyznaczenia punktu pracy.
To jest ważne. Wyznacza się dla taśmy odniesienia krzywą o czułości dla 6,3 kHz funkcji prądu podkładu przy poziomie 20 dB niższym od poziomu odniesienia. Spadek napięcia o 2,5 dB od maksymalnej czułości w kierunku prądu podkładu o większym natężeniu jest pożądanym punktem pracy. Taśma odniesienia wzorcowa to jest taśma, względem której odnoszono pomiary, i tutaj jest podany typ tej taśmy, i to jest prawdopodobnie taśma BASFA. Poziom odniesienia, poziom umowny, przesterowalność i przesterowalność względna, to też jest dosyć istotne. Poziom odniesienia jest to wartość napięcia odczytanego z taśmy namagnesowanej do określonej wartości skutecznej zewnętrznego strumienia magnetycznego. W praktyce do wyznaczenia poziomu odniesienia służą tak zwane taśmy testowe, zwane inaczej taśmami pomiarowymi. Poziom odniesienia określony strumieniem magnetycznym dla taśm amatorskich, szpulowych i kasetowych wynosi 250 nanoweberów na metr szerokości zapisanego śladu magnetycznego. Poziom umowny, zwany inaczej poziomem pełnym, wartość napięcia wyjściowego, w której zawartość trzeciej harmonicznej osiąga z góry żądaną wartość. I tutaj dla tych taśm przyjęto 3%. Trzecia harmoniczna 3%. Przesterowalność wyrażona w decybelach, różnica wartości umownego poziomu i poziomu odniesienia i przesterowalność względna wyrażona w decybelach, różnica przesterowalności taśmy badanej i przesterowalności taśmy odniesienia. Czyli znowu porównuje się dwie taśmy. Wysterowalność i wysterowalność względna. Wysterowalność, wyrażony w decybelach stosunek maksymalnego napięcia wyjściowego określonej częstotliwości w paśmie akustycznym, otrzymany przy określonej wartości zapisywanego sygnału wejściowego do poziomu odniesienia. Wysterowalność taśm określoną przy częstotliwości 10 kHz. No i wysterowalność względna, wyrażona w decybelach, różnica wysterowalności taśmy badanej do taśmy wzorcowej. Czułość względna, wyrażony w decybelach stosunek napięcia odczytanego z taśmy badanej do napięcia odczytanego z taśmy odniesienia na tej samej aparaturze i w tych samych warunkach. Dynamika i dynamika względna. Dynamika, wyrażony w decybelach stosunek napięcia odczytanego z taśmy wysterowanej do poziomu zapisu umownego do napięcia odczytanego z taśmy zapisanej prądy podkładu przy braku sygnału akustycznego. Dynamika względna, wyrażona w decybelach, różnica dynamiki taśmy badanej do taśmy odniesienia. I teraz zobaczcie, pomiary wyżej opisanych parametrów elektroakustycznych wykonano zgodnie z normą branżową, tutaj, która ma numer, no norma branżowa była napisana przez Stilon, ale to już mniejsza o to, na magnetofonie pomiarowym firmy Revox, spełniając warunki oznaczone poniżej. I ja Wam to zeskanuję, żebyście mogli sobie zrobić pauzę i zobaczyć, w jakich warunkach testowano taśmy Stilonu. I teraz tutaj mamy takie wykresy, ja je zaraz omówię. Teraz przedstawię Wam wyniki testu kasety Ferrum Forte zrobionego w radioelektroniku przez pana Albina Dłużniewskiego i Jana Kuberę. Tutaj widzicie warunki, w jakich zostały wykonane te pomiary, typowe dla kasety magnetofonowej, więc otrzymano takie wyniki. Rysunek A. Rysunek A jest to w odniesieniu do nośnika T308S i rysunek B w odniesieniu do nośnika C521V. To są taśmy wzorcowe. Na tych rysunkach wykreślono względne parametry elektroakustyczne taśm, przyjmując za zerowe parametry taśmy odniesienia. Jak to interpretować? Ano, wartości parametrów, czyli te odcinki krzywych, znajdujące się na lewo od taśmy odniesienia, odpowiadają taśmom gorszym. Natomiast leżące w prawo odpowiadają taśmom lepszym od taśmy odniesienia. Tutaj mamy porównanie parametrów do taśmy odniesienia. Czyli widzimy, że zarówno dla jednego i drugiego nośnika taśma CKN, czyli ta C60 niskoszumna, jest gorszą taśmą. Natomiast taśma Ferrum Forte ma podobne parametry do taśmy wzorcowej, a nawet trochę lepsze, jeżeli chodzi o wykres B tutaj.
Na tym rysunku natomiast przedstawiono przebiegi parametrów elektroakustycznych funkcji prądu podkładu. Za 0 dB na osi X przyjęto punkt pracy nośnika odniesienia T308S, określony przez spadek napięcia wyjściowego 2,5 dB od maksymalnej czułości dla krzywej E równej 6,3 kHz w kierunku większego prądu podkładu. Za 0 dB na osi Y przyjęto poziom odniesienia wynoszący 250 nanoweberów na metr. Odległość między najbliższymi liniami siatki wynosi 1 dB dla osi X i 2 dB dla osi Y. Przebiegi krzywych przedstawione na rysunku drugim, czyli ten, który widzimy, należy interpretować następująco. Im krzywe PP, E0, W10, E20, E6, 3 i E10 znajdują się wyżej, tym taśmy są lepsze. Natomiast krzywe H3 i SC przebiegające wyżej odpowiadają taśmom gorszym. Na rysunku drugim dla lepszej czytelności wykresów krzywe E6-3, czyli to jest krzywa dla częstotliwości 6,3 kHz, zostały narysowane niżej o 40 dB niż rzeczywiście one przebiegają. W praktyce taśmy ocenia się na podstawie porównań parametrów w punkcie pracy, który wyznacza na wykresie wartość 0 dB na osi prądu podkładu. Wynika to z tego, że producenci ustawiają sprzęt, czyli magnetofony, w punktach pracy taśm odniesienia. Tutaj jeszcze Radioelektronik podaje we wnioskach, że analiza danych przedstawionych na rysunku 1 i 2 prowadzi do następujących wniosków. Porównując parametry kaset ferrum forte i kaset niskoszumnych, w najbardziej popularnej grupie kaset C60 uzyskuje się dla kaset ferrum forte większą czułość o około 2 dB i dynamikę około 3 dB i zmniejszenie zawartości trzeciej harmonicznej z około 3% do 1%. Ze względu na przesunięcie punktu pracy możliwość tych kaset najlepiej można wykorzystać w magnetofonach przystosowanych fabrycznie do współpracy z kasetami ferrum forte. Dobrze, omówmy sobie teraz to, co widzimy na wykresie. Tak więc z lewej strony mamy taśmę odniesienia, a z prawej strony nasze produkty. PP jest to przesterowalność. E0 natomiast jest to czułość według normy DIN. I możemy porównać sobie taśmy, które mamy zaznaczone przerywaną albo ciągłą linią i zobaczyć, jak one się mają w odniesieniu do taśm wzorcowych. Tutaj mamy więcej linii. Troszeczkę trzeba się przyjrzeć, żeby zobaczyć, co na tych rysunkach jest. Ale W10 to jest tutaj i tutaj jest to wysterowalność przy 10 kHz. E20, czyli mamy tutaj i tutaj, czułość według IEC i normy branżowej. E10, szukajmy, to jest tutaj i tutaj, jest to czułość przy 10 kHz. H3 to współczynnik zawartości trzeciej harmonicznej. To, co teraz tu widzicie, to SC, to jest poziom szumów spoczynkowych, czyli to jest ten szum tła taśmy. No i na dole to jest to, co wcześniej powiedzieliśmy, to jest przyniesione o te 40 dB w dół czułość taśmy dla 6,3 kHz. I widzimy, że taśma KN niestety ma gorsze parametry. Jest ta linią ciągłą pozaznaczana. Co zresztą wyszło nam w testach później. Z tego powodu, że nagrywanie aparatem dźwięku wydobywającego się z głośnika jest bezsensowne, postanowiłem zgrać Wam 3-sekundowe kawałki, w przypadku niemieckiego trochę więcej, żebyście mogli ocenić jakość dźwięku nagraną na tych taśmach. Będziecie mogli później stwierdzić, kiedy taśmy skasuję i nagram ponownie, czy dobry dek poradzi sobie z taśmami Stylonu. Będziecie też mogli zobaczyć, jaka była jakość nagrywarki, która te taśmy zarejestrowała.
czyli jakieś pewnie stare polskie magnetofony. I tak właśnie widzę opis na fioletowym ferroforte, stare dobre małżeństwo. Zgadłem, nie słucham tego zespołu, może słyszałem dwie czy piosenki, ale zapamiętałem barwę głosu wokalisty i zgadłem. Właśnie to jest fenomen ludzkiego ucha. Nawet przez telefon jest w stanie rozpoznać rozmówcę po charakterystycznych zaciągnięciach, po barwie głosu, którą jest w stanie wyłowić nawet przez słuchawkę telefoniczną. Ale wróćmy do tych nagrań. Posłuchajmy. Stylon, taśma magnetofonowa w kasecie. Ta czerwona. Stylon ferrum forte, ta fioletowa. Lato, jesień, zima, wiosna. Hemitex, Viscord, Szczecin, Superton. Wieder, natürlich, gründlich. Odporność kaset magnetofonowych na wpływy klimatyczne. Ja to omówię za chwileczkę przy skanach tych tabelek. Chciałem jeszcze Wam omówić odporność kaset magnetofonowych na wpływy klimatyczne według testu pana Albina Dłużniewskiego opublikowanego w Radio Elektroniku 9 przez 1989. Były zrobione trzy testy, próba na zimno A z indeksem B, ze stopniową zmianą temperatury, temperatura narażenia minus 25 stopni, czas narażenia 16 godzin, czas reaklimatyzacji 24 godziny, próba na suche gorąco bez indeksem B, ze stopniową zmianą temperatury, temperatury narażenia 40 stopni, 55 stopni, 70 stopni, 85 stopni, wilgotność względna 10%, czas narażenia 16 godzin, czas reaklimatyzacji 24 godziny i próba na wilgotne gorąco suche, C z indeksem B, ze stopniową zmianą temperatury, temperatura narażenia 40 stopni, 55, 70, 85 stopni, wilgotność względna 90%, czas narażenia 4 doby, czas reaklimatyzacji 4 godziny. Tempo temperatury narażenia wybrano z normy branżowej, także czas działania tego narażenia wybrano według norm branżowych i teraz widzicie wyniki. Żeby dokładnie zapoznać się z wynikami, możecie zatrzymać film, obejrzeć, zrobić to przez stop klatkę i porównać sobie wyniki. Z analizy parametrów mechanicznych i elektroakustycznych zamieszczonych w tablicach, które teraz Wam pokazuję, przed i po testach klimatycznych wynika, że wpływ przeprowadzonych prób na wartości tych parametrów jest nieznaczny, z wyjątkiem testów, które temperatury wynosiły 85 stopni. W temperaturze narażenia 85 stopni wszystkie kasety były zdeformowane. Niemożliwa była wtedy ocena parametrów kaset. Wszystkie próby zostały wykonane zgodnie z normą branżową. Dlaczego Wam opowiedziałem o testach klimatycznych, jeżeli chodzi o kasety magnetofonowe? No, przetrzymywały warunki w samochodzie. Natomiast tu macie test klimatyczny neutralny, płyty mają 2 lata. Widzicie, jak odpada warstwa odbijająca i te płyty generalnie były przechowywane w specjalnym etui. Co prawda nie mieliśmy silnych zim przez ostatnie 2 lata, ale większość z tych płyt nie nadaje się do użytkowania. I tak muszę co roku robić nowe kopie, co jest nieekonomiczne i nieekologiczne. Taśma natomiast magnetofonowa wystarczała w zupełności na 5, 10, 15 lat. Nawet beztrosko rzucana tam na deskę rozdzielczą samochodu. Zanim nie skasuję tych kaset, o proszę, chciałbym sprawdzić, co tu jest nagrane. Kaseta magnetofonowa o wysokiej dynamice, niskoszumowa, wysoko wysterowalna. Przekonamy się o tym później. Niestety ta kaseta ma zdarte naklejki. Nie żyć już można, nie może. Bardzo fatalna jakość. Mono w dodatku. Zabruchnie list do panny Anny.
Stare dobre małżeństwo pewnie, albo coś takiego. Bardzo zła jakość. Druga taśma, wcześniejsza, niby gorsza. Tak wygląda. O, jest nawet okładka. Bardzo zła jakość. W ogóle basu nie ma na tej taśmie. Anna Jantar? Nie było ciebie. Chyba to było to właśnie. I Viscord. No ta jest trochę podniszczona. Niestety. Opakowanie zastępcze. Skreślone CRO2. Przepraszam za auto, ale jest taki upał, że mam otwarte okno. Zresztą nie da się wytrzymać. 29 stopni w mieszkaniu. Natürlich. O, natürlich. Gründlich. Gründlich. Dobra, tu mamy niemiecki. Strasznie szumiało. To myślę, że to jakiś bardzo podłej jakości dek nakrywał. Żeby tak szumieć, to musiało być jakiś, nie wiem, ten 122, pewnie ten pierwszy polski magnetofon monofoniczny. O, moment, bo mi się tu włączyło. Tu monofonicznie nagrane, lekko przesterowana taśma, ale jest dobrze, nie jest źle. Muszę powiedzieć, że nawet i bas było słychać. Przewińmy kawałek. Zobaczmy w ogóle, czy ta taśma się kalibruje. Kalibruje się, czy się nie kalibruje ta taśma? Tak, skalibrowała się. O, takie sygnały są nagrywane. W czasie kalibracji magnetofonu właśnie takie coś sobie magnetofon nagrywa i magnetofon to porównuje. Widzicie, przy poziomie minus 20 tutaj decybeli. To wtedy tak jest magnetofon ustawiony i tak najlepiej się wysterowuje taśma. Czyli mamy fatalną jakość oryginalnych nagrań na taśmach, które kupiłem tutaj. A tu mam film jeszcze. Widzicie, to nawet ktoś coś sobie opisał. Zobaczymy, czy te taśmy później uda się w jakiś przyzwoity sposób nagrać. Mam tutaj kasetę, też z Tylonu, ale dokładnie z Tylon Magnetics, czyli po pewnych przemianach w zakładzie. I powiem wam szczerze, że aż mi żal ją otwierać. No ale dobrze. Zrobimy też test tej taśmy, bo tamtych już posłuchaliśmy. Zobaczymy, czy nadzieje pokładane w tej firmie się spełnią. Wybieramy sobie niski prąd podkładu, wciskamy ATC i on tam sobie kalibruje. Widzicie, to jest wynik kalibracji. Migające światełko memo oznacza, że magnetofon nie był w stanie skalibrować tej taśmy tym prądem podkładu. Zróbmy sobie standard i zobaczmy. Ja to przyspieszę. I efekt jest taki, że ze standardowym prądem podkładu autokalibracja się udała. Wybierzmy sobie jeszcze wysoki prąd podkładu i sprawdźmy. No i też się udało. Za chwilę powtórzę sobie to dla pozostałych taśm i czyli dla tej i dla tej. Do testu taśm dorzucę jako porównanie tę taśmę, tę kasetę Basfa. Jest to ta taśma
Jak widzicie, 77 rok. Zrobiłem taki wstępny test i teraz tak, ta taśma jest ewidentnie starą formułą. Pewnie sprzed 78 roku, tak jak zgodnie z tą książką to czytałem. I tak, omówię to, znaczy to wrzucę wam w tabelkę, to będziecie mogli sobie zobaczyć, jak wyszły wyniki. Jeżeli mi się wyniki nie powtórzyły na pierwszej i drugiej stronie, powtarzałem je ponownie. I to jest tak, poziom bezsłyszalnych zniekształceń przy ustawieniu tym, high, na automatycznym oczywiście. Tutaj mam maksymalny prąd podkładu, czyli... Tą gałeczką robiłem na max, nawet wtedy, kiedy miałem ustawione ATC, bo to jeszcze też można regulować, nie? I to już był maksymalny prąd podkładu, ale maksymalny prąd podkładu oznaczał pracę z pasmem do, powiedzmy, tam 7-8 kHz. W ogóle nie było sopranów. Dalej współpraca z Dolby B. Trzy wrażenia odsłuchowe z pracą z tym systemem redukcji szumów są pozytywne i nie ma zbyt dużych zniekształceń. Jakie wnioski? Bardzo stara formuła porównywalna do tej formuły. Tutaj mamy bardzo dobrą taśmę, prawdopodobnie z lat 80. I tu mamy już ferrokobalt, to jest taśma z domieszkiem, to jest nowoczesna taśma, co zresztą widać po parametrach. Kalibruje się z każdym prądem podkładu. Tutaj bas się kalibrował tylko z normalnym, standardowym i wysokim prądem podkładu. Viscord ze wszystkimi, więc mówię, to musi być formuła już z lat 80. I co jeszcze? Stylon Magnetics nagrywał z poziomem plus 4 dB bez słyszalnych zniekształceń. Natomiast BASF na minus 4 dB, jak trochę zwiększyłem prąd podkładu, plus 6 dB. Znaczy się stara formuła. Taśma pochodzi z 77 i 79 roku. Nagrałem specjalnie dla was na każdej z taśm utwór, którego analizę częstotliwościową widzicie w tej chwili na ekranie. Utwór ten przegrałem na każdą z taśm, po czym taśmę przegrałem z powrotem do komputera, po czym zrobiłem montaż fragmentów utworów z każdej taśmy, jeden cały utwór, tak żebyście mogli zobaczyć, jak brzmią taśmy i jak różnią się względem oryginału. Tutaj na tym wykresie interesuje nas zakres częstotliwości od 30 Hz do 20 kHz. Z lewej strony mamy poziom sygnału i głównie będziemy obserwować te wartości. Sygnał zapisany z magnetofonu ma inną wartość, minus 24 dB, ponieważ sygnał wyjściowy z tego magnetofonu to 500 mV, a ja nie chciałem kombinować z dynamiką, żebyście mogli zobaczyć, jak taśmy zostały nagrane. To jest taśma Stylon KN. Widzimy tutaj zapadnie przy 6000 Hz. Nieprawdopodobnie, gdyby nie rezonans mechaniczny, który tu widać, prawdopodobnie te częstotliwości poszłyby w dół i nie usłyszelibyśmy 10 kHz na tej taśmie. To, co tu widzicie, to jest szum. Generalnie wszystko, co jest poniżej 84 dB, jest szumem na tej taśmie. Co jeszcze? Widać, że charakterystyka jest nierówna. Jak widzicie, tutaj przypomina ona przebieg szumu różowego. Natomiast to już tego przebiegu nie przypomina. Wynika to z tego, że taśma ta ma różną odpowiedź amplitudową na zapisywane częstotliwości. Nie wynika to z błędów wzmacniacza korekcyjnego, a raczej z jakości nośnika tej taśmy. Tutaj mamy rezonans mechaniczny, który odbił się na sygnale zapisane na taśmie. Po prostu kaseta Stylon KN nie ma precyzyjnego prowadzenia taśmy. Być może te rolki, które prowadzą taśmę, w jakimś stopniu się zużyły i wpadają w drgania, albo też wkładka w środku, ta, która układa równo taśmę, już jest zużyta. W każdym razie taśma ma swoje lata i ma prawo coś się tam w niej zepsuć.
Efektem tego jest ten rezonans, który tutaj widać i ma on wpływ jakiś tam na muzykę, ale nie łudźmy się. Przeciętny zjadacz chleba tego nie usłyszy. Zobaczcie, jaka jest różnica między tym rezonansem, jest on minus 75 dB, a sygnałem, który dominuje w tym muzyce, minus 21 dB. Różnica 50 dB. Dalej, mamy następnie kasetę Stylon Ferrum Forte. Jak widzicie, formuła kasety, taśmy zawartej w kasecie jest już ulepszona. Nie ma takich dołków przy 6 kHz. Widać różnicę. Ale nadal mamy dość wysoki szum. Ta taśma już tę odpowiedź częstotliwościową ma wyrównaną, chociaż jak widać przy 1 kHz troszeczkę jest ta częstotliwość wybita. Tutaj mamy Viscott Supertone. On podobnie zachowuje się do Ferrum Forte, ale dynamika wysokich tonów na tej taśmie jest jednak troszeczkę ograniczona. Tutaj widzimy też dosyć wysoki poziom szumów. Pozostałe parametry są jak przy poprzednich taśmach. Tutaj mamy Stylon Magnetics FE. To jest nowa taśma wzbogacona o kobalt i widzicie, jak wzrosła energia wysokich tonów zapisywanych na taśmie w porównaniu do Viscorda Supertonu. Mamy dalej Bass LH. To jest taśma starej formuły, pochodząca z 1977 roku. I zwróćcie uwagę, że ta taśma jest w bardzo dobrej kondycji. To jest naprawdę dobra taśma. Widać, że zakres wysokich tonów zapisywany jest jak na taśmę żelazową rewelacyjnie. Zobaczcie, w porównaniu do nowoczesnej formuły, która jest wzbogacana kobaltem, żeby uzyskać większą energię w zakresie wysokich tonów. BASF nie ma się czego wstydzić. I nawet ma mniejszy szum niż Stylon Magnetics. Dalej, mamy taśmę Stylon Magnetics CRO2. Także na niej nagrałem fragment utworu. Będziecie mogli zobaczyć. Zobaczcie, jak mało różni się chromówka nowoczesna Stylonowa chromówka od starej formuły taśmy Bass LH. To jest naprawdę dobra taśma. I mamy jeszcze Stylon Ferrum Forte plus Dolby. Czy ta taśma z Dolby współpracuje? Z Dolby B, tak, z Dolby C nie za bardzo chce współpracować. Ale nie widać szumu. I to jest to Stylon Ferrum Forte. Ferrum Forte plus Dolby. Ferrum Forte, obserwujcie sobie tutaj ten fragment oraz ilość szumów tutaj. Robimy end. Czy te taśmy rejestrują prawidłowo dźwięki? No to zobaczmy. Stylon Ferrum Forte względem oryginału. Niestety tracą nieco energii w zakresie wysokich tonów. Wynika to z charakteru taśmy. Jak zobaczycie sobie dane techniczne jakiejkolwiek taśmy, to zobaczycie, że to, co tutaj prezentuję, ma pokrycie w danych technicznych producentów taśm. Doświadczony użytkownik taśmy potrafi rozpoznać taśmę i formułę, przynajmniej dodatki dodawane do taśmy, po jej kolorze. Na dole widzicie starą formułę taśmy żelazowej. Tutaj macie Hemitex i to widać, że ta formuła tutaj już jest z jakimiś dodatkami. Wyżej mamy nową Stylonkę. Tutaj kobalt prawdopodobnie jest zaangażowany w formule. No i na samej górze mamy typową dla lat 70. formułę BASF-a taśm żelazowych. Jest to jasno brązowy kolor. To są te taśmy, które używałem w teście. Zrobię Wam maksymalne zbliżenie, żebyście mogli zobaczyć, jak te kolory wyglądają. Te dwie na dole są podobne. To jest Stylon KN i Stylon Ferrum Forte. Widzicie tutaj już przygotowane kasety, które będę zgrywał do komputera. Mam bonus. Plus do tego jeszcze i jedna taśma nagrana w Dolby C. To żebyście mogli porównać sobie jakość tego sygnału. Właśnie zgrywam wszystkie utwory do Audacity w tych samych warunkach.
tymi samymi poziomami głośności, żebyście mieli miarodajne porównanie. Właśnie się skończyło. Miarodajne porównanie utworów. Zrobiłem test za pomocą RiteMark Audio Analyzer. Tutaj mamy tor magnetofonu. Częstotliwość próbkowania to jest 24 bity przy 96 kHz. Jak widzicie, pasom przenoszenia magnetofonu w zakresie od 40 Hz do 15 kHz jest doskonałe dla tego magnetofonu. Szumy ważone minus 75 dB to jest dla czystego toru audio. Zakres dynamiki 75 dB. THD to jest, wiadomo, magnetofon ma bardzo duże wzmocnienie, w związku z tym te THD 0,36 jest do zniesienia. A pozostałe parametry są już dla nas nieistotne. Tak jak widzicie, odpowiedź częstotliwościowo. Zobaczmy sobie jeszcze noise level i dynamic range. Pierwsza taśma, którą testowaliśmy, to była taśma Stylon KN. To jest ta taśma, która niezbyt dobrze mi się kalibrowała. Tutaj akurat pomiar dla tej taśmy jest robiony przy automatycznym prądzie podkładu, w ogóle dla wszystkich, przy automatycznym prądzie podkładu high, czyli tym wysokim. Jak widzicie, pasem przenoszenia od 40 Hz do 15 kHz to jest plus 5 dB i minus 10. Nie dziwcie się, dla taśm magnetycznych jest to normalne, że spadek przy 10 kHz wynosi około 10 dB. No niestety nie zmieścił się nam wykres w tym okienku, ale później zobaczycie, że wcale ta charakterystyka nie jest taka zła. Tutaj zwróćcie uwagę, że to jest plus 3,5 dB i minus 4,5 dB, czyli zakres 8 dB. No i ta taśma się niestety do tych 10 kHz w tym zakresie nie zmieściła, ale to dla taśm jest naprawdę normalne. Później wam wypłaszczę nieco ten wykres i będziecie mogli zobaczyć rzeczywiście, że ta taśma nie jest taka zła. Tutaj jest noise level, czyli poziom szumu, ważony 55 dB. To jest tak, jak podaje producent. Zakres dynamiki i to chyba nam wystarczy. Następna była taśma Ferrum Forte. Jak widzicie, zakres tutaj pracy, czyli ten zakres przenoszonej częstotliwości od 40 Hz do 15 kHz się troszeczkę zmienił. Zwłaszcza dla tej górnej częstotliwości. Czyli ta taśma ma szersze pasmo przenoszenia. Ten poziom szumów ważony też możecie tutaj sobie zobaczyć. No ale zobaczmy, jak wyglądają te krzywe. Później zobaczycie sobie rysunek, na którym wszystkie krzywe naniosę na jeden wykres. Następna taśma to taśma Viscordu. Jak widzicie, plus 4,3 dB dla 40 Hz i minus 11,84 dB dla 15 kHz. Nie jest to źle. To uważam, że dla tej taśmy produkowanej w tak dawnych czasach jest naprawdę dobry wynik. Zaskakuje noise level, minus 53 dB. Z reguły taśmy Viscordu uważamy za gorsze od taśm Stylonu. Tutaj dane techniczne, wykresy widzicie. I następna taśma. Wracamy do Stylonu. Jest to Stylon Magnetics, czyli już nieprodukowany pod tym zakładem sprzed prywatyzacji. Jak widzicie, zakres przenoszonej częstotliwości się troszeczkę wypłaszczył. Ta różnica między 40 Hz a 15 kHz jest mniejsza. Tutaj mamy zakres prawie 4 dB i prawie 10 dB. Minus 54 dB to jest poziom szumu. No i zobaczmy sobie, jak wyglądają wykresy. I ostatnią taśmą jest taśma Basfa LH. I jak widzicie, ta taśma ma najszersze pasmo przenoszenia. Patrząc na parametry w pierwszej linii, też nie jest taka szumiąca, minus 50, prawie 6 dB poziom szumu.
No, nie używałem Dolby. W żadnym z tych testów nie używałem Dolby, żeby pokazać rzeczywistą wartość szumów, jaką generuje taśma. Czyli ta nasza Ferrum Forte wcale nie jest taka niskoszumna. No, tutaj oczywiście duża stromość tej charakterystyki. Pamiętajcie, że tutaj jest ten mały zakres pomiaru. Noise level, czyli poziom szumu i zakres dynamiki. No i THD, o których nie mówię, ale taśmy THD mają dosyć sporą wartość, ale co zadziwiające jest, zaraz sobie zobaczmy, taśma Stylon Magnetics ma THD, ma na najmniejszym poziomie i tutaj mam taśmę Viscord, która nie ustępuje jej, widzicie prawie to samo. Wniosek jest taki, że taśmy mogą mieć podobne formuły i taśma Viscordu jest młodsza, aniżeli taśma Ferrum Forte. Zanotowałem sobie także, że poziom szumu dla Ferrum Forte i dla taśmy Viscordu był słyszalnie większy. Te taśmy bardziej szumią niż pozostałe użyte w teście. Tutaj nałożyłem wszystkie pasma przenoszenia na jeden wykres. Biały wykres to jest dla taśmy Stylon KN, zielony dla Ferrum Forte, co to jest za kolor ten niebieskawy, no dobra, załóżmy, że niebieski. Ja wiem, że wasz monitor zupełnie inaczej to odda niż mój, ale załóżmy, że to jest niebieski kolor, to jest taśma Viscordu, ten różowo-fioletowy, fioletowy powiedzmy, taśma Stylon Magnetics. Taśma Bass LH to jest jasny pomarańczowy i tor magnetofonu to jest ten kolor zielony. Jak widzicie, tak wygląda pasmo przenoszenia magnetofonu we współpracy z taśmą. Zielony tylko to jest sam tor magnetofonu. I wnioskując po tych wykresach, najlepsze pasmo przenoszenia, najbardziej równomierne czy tam wypłaszczone, ma taśma Bass LH, to jest ten wykres tutaj. Ona troszeczkę gwałtownie rośnie w tym początkowym zakresie, ale potem widać, że tutaj te oscylacje do 20 kHz utrzymują ją na tym poziomie minus 7 dB względem 5 dB przy tych tam 313 Hz. To już mamy plus 4 dB. O. Pozostałe taśmy mają ten poziom niższy. Może mają po prostu mniejszy mol. Dobrze, tutaj mamy zniekształcenia THD. Na dole zielony oczywiście magnetofon. Jak widać, dla wszystkich taśm te zniekształcenia są podobne. Tutaj mamy szumy taśm. Jak widać, taśma bas ma te szumy najmniejsze, natomiast największe szumy, nie wiem dlaczego, ale ma taśma Ferrum Forte. Zresztą zaznaczyłem sobie na tym moim tam notatniku, że taśma Ferrum Forte wyraźnie bardziej szumi od pozostałych taśm. Tutaj mamy jeszcze zniekształcenia intermodulacyjne. Niestety Ferrum Forte znowu wypada najgorzej, a najlepiej taśma Bassfa. I tutaj mamy dynamikę. W dynamice i szumie musicie wiedzieć, że im wyżej leży krzywa wykresu, tym gorzej. Im niżej, tym lepsze wartości. Czyli też widać, że BASF prowadzi w tej konkurencji. Natomiast tutaj taśma Viscord i Ferrum Forte w zakresie wyższych częstotliwości zamieniają się miejscami. I to chyba wszystko, tak? To chyba wszystko tutaj. Więcej wykresów nie mam. Jakie wnioski? Taśmy starych receptur idą łeb w łeb, natomiast taśmy tych nowych receptur mają nieco szersze pasmo przenoszenia, bo jak tutaj mówię, Stylon Magnetics w ogólnym wymiarze, jak widzicie tutaj, okolica 7 kHz znowu troszeczkę się wybija do góry, potem tutaj tak bardziej równomiernie to idzie ten spadek tutaj powyżej tych 2-3 kHz. Pokazywałem wam w którymś momencie na okładce taśmy basf chromowej,
jest zakres dynamiki, gdzie pokazano wyraźnie, że dla wysokiej częstotliwości dynamika czy zakres poziomu tych częstotliwości względem 315 Hz czy 333 Hz spada o 10 dB. To zresztą będzie można zobaczyć za chwilę w książce Barbary Iwanickiej o taśmach, gdzie pokazano zakresy pracy taśm i ich wykresy podstawowe. Po tym nieco już długim wstępie z testami z radioelektronika na temat taśm z Tylonu, znowu wrócimy trochę do historii. Przeczytam wam fragment książki Barbary Iwanickiej i Edmunda Koprowskiego Kasety magnetofonowe i magnetowidowe w rozdziale dotyczącym kaset produkcji krajowej. Jest to rozdział numer 3.7. Nie ma co wymyślać swoich własnych teorii na temat kaset z Tylon, w związku z czym przytoczę wam ten fragment, jest on ładnie napisany. Myślę, że dla osób, które nie posiadają tej książki, informacje zawarte w tym rozdziale przydadzą się. Zaczynamy więc cytować. Największym potentatem w dziedzinie produkcji taśm magnetycznych na rynku krajowym są zakłady włókien chemicznych Stylon w Gorzowie Wielkopolskim. Kasety magnetofonowe są dostarczane również przez zakłady włókien chemicznych Wiskort w Szczecinie. W zakładach tych konfekcjonuje się jednak tylko taśmę importowaną z różnych firm, a kasety C0 montowane są z elementów o własnej produkcji. Kasety ZWH Stylon montowane z własnych elementów wyposaża się w taśmy pochodzące również z własnej produkcji. Zakłady Stylon wytwarzają taśmy magnetyczne od roku 1963. Do roku 1972 ich produkcja była oparta o własne opracowania. W roku 1970 zawarto kontakt z firmą Agfa, obejmujący dostawę urządzeń oraz licencje. Oprócz taśm kasetowych zwiększono również produkcję taśm szpulowych powszechnego użytku, taśm studyjnych przeznaczonych dla potrzeb Polskiego Radia i Telewizji oraz taśm komputerowych, a od roku 1982 kaset wizyjnych systemu VCR. Produkcja jest oparta na składnikach importowanych, do których należą tlenki, środki wiążące i folia poliestrowa na podłoże. Ze składników tych już we własnym zakresie jest przygotowywany lakier magnetyczny, przeprowadzane oblewanie folii, a następnie cięcie i konfekcjonowanie taśmy w kasety. Wytwarzane są trzy typy taśm kasetowych: niskoszumne, taśmy KN klasy standard, taśmy KF o podwyższonych parametrach z zagęszczoną warstwą magnetyczną, nazywane ferrum forte. Taśmy te produkowane są od 1978 roku oraz taśmy chromowe KCR, wyprodukowane w ograniczonej ilości w porównaniu z taśmami żelazowymi. Prace prowadzone nad udoskonaleniem warstwy magnetycznej z wykorzystaniem tlenków pochodzących od różnych dostawców pozwolą wprowadzić na rynek nowy typ taśmy o ulepszonych właściwościach elektroakustycznych. Taką taśmą jest taśma ferrum maxi, która będzie wprowadzona do sprzedaży na przełomie lat 1986 i 1987. Wszystkie taśmy będą miały zmienioną szatę graficzną i będą oznakowane zgodnie z zaleceniem IEC. Wartości parametrów taśm produkcji Stylon są określone normami branżowymi. Zestawienie wymagań fizyko-chemicznych i elektroakustycznych, które powinny spełniać taśmy magnetyczne Stylon, zawarto w tablicach 3.4 i 3.8. Ja te tablice wam zeskanowałem i możecie je w tej chwili obejrzeć na ekranie. Należy zwrócić uwagę, że wymagania te określają dopuszczalne wartości parametrów najmniej korzystne. Rzeczywiste wartości parametrów są zazwyczaj lepsze od podanych w danych katalogowych. Przykładowe charakterystyki parametrów taśm C60, C60 Ferrum Forte i C60 CR produkcji Stylon przedstawiono na rysunkach 354, 355 i 356. Tej ostatniej nie skanowałem dla chromówek. Punkt pracy taśm produkowanych w ZWH Stylon od roku 1984 odpowiada punktowi pracy nowych taśm odniesienia IEC. Wartości względne podane w tabelach są odniesione do wartości parametrów taśmy odniesienia IEC 1R723DG dla taśm żelazowych, IEC 2S4592 dla taśm chromowych. Dla informacji podajemy porównanie punktów pracy nowych taśm odniesienia IEC z taśmami odniesienia wcześniej obowiązującymi. I tutaj wam zeskanowałem. Na rynku krajowym oprócz omówionych taśm produkcji ZWH Stylon jest ostatnio dużo taśm produkowanych przez zakłady prywatne, spółdzielcze i firmy polonijne. Produkcja tych zakładów polega przede wszystkim na konfekcjonowaniu w kasety C0 taśm pochodzących z najrozmaitszych źródeł, przeważnie nieznanych.
Niektóre szanujące się zakłady, będące dostawcami kaset na rynek krajowy, konfekcjonują taśmy kasetowe nabywane od znanych i cenionych producentów jak Bass, Aqua, Magna, niestety tylko niektóre. Jakość innych kaset pozostawia wiele do życzenia. Dotyczy to w równym stopniu zarówno parametrów elektroakustycznych taśm, jak i mechanicznych samych kaset. Przy porównywaniu parametrów taśm należy zwrócić uwagę nie tylko na różnice czułości i wysterowalności, lecz także na niestabilność poziomu wyjściowego, za którą odpowiedzialna jest zarówno taśma, jak i sposób prowadzenia jej w kasecie. Wyciągnijmy jakieś wnioski z rozdziału z książki pani Barbary i pana Edmunda. Otóż w większości kasety, które były tak zwanymi prerekordami, czyli zawierały wcześniej nagraną przez jakąś firmę muzykę, były robione na najtańszych taśmach. Nie były to taśmy z Tylonu, jak w większości się uważa, tylko taśmy konfekcjonowane w Polsce. Były to taśmy produkowane przez firmy polilinijne albo jakieś spółdzielnie. Taśmy te kupowane w belach, tak naprawdę cięte na miejscu, konfekcjonowane o parametrach znacznie gorszych niż taśma KN. Stąd kiepska jakość prerekordów. Stąd krzywdząca opinia o taśmach u nas w kraju. Wszystkiemu winny jest właśnie chęć zysku, oszczędzanie i wiara w to, że ludzie na pewno nie usłyszą różnicy. No a jednak dzisiejsze czasy dowodzą, że ludzie słyszą różnicę. Zastanówmy się, jakie wnioski możemy wyciągnąć z testu kaset z Tylonu i nie tylko. Jakie wnioski po teście? Wysnujmy kilka. Po pierwsze, taśmy uległy degradacji z upływem czasu, więc test nie jest miarodajny. Po drugie, do testu taśmy warto używać deka odpowiedniej klasy z regulacją prądu podkładu. Może być to automat albo ręczna regulacja. Modele podstawowe, takie jak na przykład Iowa FX30, nie są wystarczające w swoich możliwościach do przeprowadzenia testu. Po trzecie, warto użyć kilku egzemplarzy tej samej taśmy, żeby wyniki były bardziej miarodajne. Po czwarte, test RMAA pokazał nieco inny zakres przenoszonych częstotliwości niż próbka dźwiękowa i analiza częstotliwościowa. Może to wynikać z niejednorodności nośnika, co w przypadku polskich taśm zdarzało się nader często. Muzyka ma też inny charakter niż fala sinusoidalna, więc na taśmie zachodzi więcej wpływających na siebie zjawisk. Po piąte, taśmy i kasety to przeżytek. To medium drogie, niewygodne, wymagające czynności konserwacyjnych. Po szóste, w teście radioelektronika czytaliśmy, że ze względu na przesunięcie punktu pracy możliwości tych kaset najpełniej można wykorzystać w magnetofonach przystosowanych fabrycznie do współpracy z kasetami Ferrum Forte. Co nam to mówi? Japońskie deki mają za małą wartość prądu podkładu do obsłużenia taśm z Tylonu, bowiem są przeznaczone do pracy z taśmami żelazowymi wzbogaconymi kobaltem. Radioelektronik podaje dalej. W przypadku zastosowania kaset Ferrum Forte w magnetofonach przystosowanych do pracy z kasetami niskoszumnymi wystąpi również poprawa parametrów. Po siódme, z testu radioelektronika z 1989 roku wynika, że najlepsze stylony to Ferrum Maxi, potem Ferrum Forte i wreszcie niskoszumne KN. Po ósme, wybór kasety jest uzależniony od typu posiadanego magnetofonu. Nie ma dowolności wyboru taśmy, bowiem magnetofony są kalibrowane pod taśmy wzorcowe dla danego producenta. Mówiąc inaczej, japońskie deki zagrają dobrze z taśmami Sony, TDK, Fuji, natomiast europejskie z taśmami Bass, Aqua, a może i nawet Tylon, zaś magnetofony z Ameryki są przystosowane pod rynek amerykański i występujące tam taśmy. Nie dziwi więc, że producenci kaset przygotowywali swoje kasety na odrębne rynki, nie tylko zmieniając opakowanie, ale i formułę lakieru magnetycznego. Po dziewiąte. Wprowadzenie nowej formuły w taśmach Tylon Magnetics, czyli dodanie kobaltu, zwiększyło wysterowalność kasety żelazowej. Po dziesiąte, budowa mechaniczna kasety, czyli prowadzenie taśmy, dodatkowe elementy antywibracyjne, obudowa typu plaster miodu i inne wzmocnienia mają widoczny wpływ na jakość wysokich tonów. Taśmy z Tylonu z początkowego okresu produkcji mają słabe prowadzenie taśmy i tłumienie drgań, więc trudno zminimalizować szum modulacyjny zniekształcający dźwięk. Po jedenaste, polski rynek magnetofonów i kaset był oddzielony od nowości technicznych żelazną kurtyną. Stąd dość duże zacofanie krajowego sprzętu i opóźnienie we wprowadzanej technologii. Wydaje się, że właśnie dlatego dominują powszechne opinie o ułomności tego nośnika. Jednak zastosowanie markowego sprzętu i nośników średniej klasy już umożliwia nagrywanie z satysfakcjonującą jakością nawet przy użyciu systemu redukcji szumu. Czy taśmy Tylon i Viscord były złe?
Nie oceniajmy tego z obecnego punktu rozwinięcia technologii. Musielibyśmy wziąć pod uwagę warunki panujące w Polsce w latach 70. i 80. Żeby kupić kasety, należało oddać makulaturę i dostać bon. Tak, Polska tamtych lat to kraj absurdów, gdzie brak towaru na półkach był normalny, a jeśli już towar był, to wydawało się go na kartki lub stało się w kolejce, gdzie był rozdzielany, na przykład kostka masła na osobę. Matka wypożyczała mnie sąsiadom, żebym odebrał dodatkową porcję jakichś produktów dla nich, także czasami obróciłem jedną kolejkę z 5-6 razy. Pamiętam doskonale, jak handlowano odcinkami kartek na wódkę, na słodycze, na benzynę. Jeśli wziąć pod uwagę te problemy, to wydaje się, że taśmy z nylonu były dość zaawansowane technicznie w porównaniu z taśmami np. rosyjskimi, zwłaszcza po zakupie licencji. Jednak nie przetrwały próby czasu tak dobrze jak choćby BASF LH. Być może warunki produkcji były dużo gorsze niż w niemieckiej fabryce. Mam nadzieję, że tych kilkanaście godzin, które poświęciłem na przygotowanie i realizację filmu o stylonkach, nie było zmarnowanych i film Wam się spodobał. U mnie jak zawsze jest oszczędnie w kolorowych planszach, gadających głowach, animowanych wykresach. Skupiam się na treści, rzetelnym przygotowaniem do filmu, stąd odszukanie w makulaturze testów radioelektronika. W miarę możliwości korzystam też z wysokiej jakości sprzętu do testowania. Akurat to użyłem Deku Technicsa RS-BX701, który należy do niższej klasy średniej. Napiszcie proszę, jakie są Wasze wrażenia, jakie są Wasze doświadczenia ze stylonkami. Ale proszę pamiętajcie, żeby być miłym dla każdego, kto zabiera głos w komentarzach. Ja się biorę za przygotowanie do następnego filmu, będzie to o polaryzacji siatek, a Wam pozostawiam do dyspozycji sekcję komentarzy. Dziękuję za poświęcony czas. Do następnego razu.